Witamy Państwa na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Za pośrednictwem Państwa witamy mieszkańców naszego miasta. Witam koleżankę, kolegów radnych. Spotkaliśmy się tutaj po wczorajszej sesji Rady Miasta, która miała miejsce. I chcieliśmy przekazać, poinformować o sytuacjach, o rzeczach, które się wczoraj zadziały. Na początku chcielibyśmy już oficjalnie pogratulować dla naszego kolegi Grzegorza, który jest oficjalnie radnym naszego klubu. Z tego miejsca gratulujemy. Pierwszym takim punktem, który wczoraj był, to nadanie tytułu zasłużonego dla miasta Biała Podlaska dla pani Elżbiety Chybarskiej. I tutaj ogromne gratulacje. Jutro jest uroczysta sesja Rady Miasta. Ten tytuł zostanie oficjalnie wręczony. Dodatkowo też dla profesora doktora habilitowanego Jerzego Sadowskiego, naszego kolegi. I także dla świętej pamięci Adama Trochimiuka na ręce jego żony Barbary. Te uroczystości odbędą się jutro i te tytuły zasłużonych dla miasta Biała Podlaska będą jutro wręczone. Na wczorajszej sesji Rady Miasta bardzo burzliwie dyskusja toczyła się odnośnie budżetu miasta na 2021 pierwszy rok. I tutaj kolega ze Zjednoczonej Prawicy, przewodniczący klubu, Dariusz Litwiniuk, wyciągnął sobie z kapelusza 2 miliony złotych, chciał pokazać, jaki on jest fajny, uprawiając tak zwany populizm, mówiąc o tym, że chce przekazać te 2 miliony złotych na budowę chodników i dróg. I w sumie na tym jego wypowiedź się skończyła. Jak wszyscy doskonale wiemy, na tym etapie musi być wskazane źródło finansowania takich rzeczy. Wielokrotnie powtarzamy o tym, mówimy głośno, że od tego są komisje, żeby spotykać się na komisjach, zgłaszać poprawki, dyskutować, szukać tych pieniążków. Natomiast, tak jak powiedziałem, zostało tutaj wyciągnięte z kapelusza 2 miliony złotych, 2 miliony mieszkańców, bo przecież to te wszystkie pieniążki nie są nasze, są to pieniądze mieszkańców i dla mieszkańców ten budżet jest robiony. Co dalej? W dyskusji nie było wskazanego finansowania, to... Bo żeby te 2 miliony dać na, przekazać na budowę chodników czy dróg, tak jak miało to miejsce, to trzeba zabrać z czego innego, z innego paragrafu, to mówimy o tych źródłach finansowania. I wskazane było, że to akurat niekoniecznie jest na tę chwilę dobry pomysł, bo też z budżetu wynikało, że obecnie realizowane inwestycje, które jak Państwo wiecie jest dużo, powodują, że na rynku przedsiębiorstw, które mogą prowadzić te inwestycje, jest w tej chwili taka sytuacja, że nawet nie jesteśmy w stanie skonsumować tych środków, które wcześniej zostały zaplanowane na budowę chodników i dróg, więc dokładanie środków, które i tak nie mogą być skonsumowane, no nie jest dobrym pomysłem, tym bardziej, że nie jest wskazane źródło finansowania. To znaczy, skąd mamy zabrać? Komu zabrać? Komu zabrać? Z jakiej inwestycji, z jakiego innego paragrafu, żeby te 2 miliony właśnie tam dołożyć. Świadomie tutaj używamy słowa populizm, szanowni państwo, bo do końca roku zostały 3 miesiące. Ktoś, kto ma pomysł o wydaniu 2 milionów na realizację w tym roku, gdzie trzeba zaprojektować, podjąć jakieś odpowiednie działania i za chwilkę będzie zima, i to nie jesteśmy w stanie wykonać takiej inwestycji. Ale może to jest działanie celowe, bo może w przyszłym roku ktoś świadomie stanie i powie, widzicie Państwo, nie zostało to wykonane, a my to zgłaszaliśmy, było to zaplanowane. Natomiast wracając do źródła finansowania, takim dziwnym trafem, pan przewodniczący Broniewicz raptem wskazuje takie miejsce, skąd można takie pieniążki przekazać. No i tu, szanowni Państwo, dochodzi do ewidentnego złamania przepisów. Budżet, uchwalony budżet miasta jest niezgodny z prawem.
to, co zrobili radni Zjednoczonej Prawicy z radnymi Białej Samorządowej. Dlaczego tak uważamy? Przedstawimy Państwu scenograf z wczorajszej sesji Rady Miasta. Rozdamy to Państwu, a ja sobie pozwolę odczytać. Pan Bogusław Broniewicz na początku mówi, cytuję każdą jego wypowiedź. Ja chciałbym właśnie, zmierzałem swoje wypowiedzi do próby zgłaszania poprawki mówiącej o tym, że się zmniejsza w WPF-ie i rozchody o 8, nie o 8 milionów, tylko o 6 i zwiększa się rozchody, zmniejsza się rozchody o 6 milionów w roku 2022 i pokrycie tych różnic nie kredytem, ale podwyżką budżetową ze środków zebranych więcej niż w roku w lat poprzednich. Słowo jego wypowiedź, a idąc do meritum sprawy, przechodzimy w takim układzie do głosowania. To są słowa przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska. Ja jeszcze może tutaj dodam, jeśli pozwolisz, bo padło też o rezerwie budżetowej i to myślę, że najlepiej wyjaśnił pan wiceprezydent na sesji Rady, gdy powiedział, że w tej chwili trudno mówić w połowie roku, czy tam tuż po połowie roku o jakiejkolwiek rezerwie budżetowej, czy nadwyżce budżetowej, bo to nawet tak zostało określone, ponieważ jeszcze jesteśmy, o takich rzeczach można mówić dopiero w końcówce roku, bo muszą być środki zabezpieczone na aktualnie trwające przetargi, czy rozstrzygnięcie, czy konieczność podpisania różnych umów i te umowy jak gdyby w swojej klauzuli wymuszają konieczność zabezpieczenia pewnych środków gwarancyjnych, tak, pewnego wkładu własnego. Dlatego nie można z tych środków wyjąć tych 2 milionów, bo może się okazać, mogłoby się okazać tak, że przyjdzie moment, że my nie możemy podpisać umowy jako miasto, dlatego że nie mamy zabezpieczenia finansowego. I tutaj za pośrednictwem Państwa chciałbym, żebyście zadali pytanie dla przewodniczącego Zjednoczonej Prawicy i dla przewodniczącego Białej Samorządowej, tak naprawdę nad czym głosowali. Pierwsze zostanie poddane pod głosowanie mój wniosek zmieniający zapis w WPF-ie. Mianowicie zwiększenie rozchodów na 2021 o 2 zmieniające kwotę 8 milionów na 6 milionów złotych i zmniejszenie rozchodów w 2020 roku z kwoty 8 milionów na 6 milionów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiej poprawki? Proszę o oddanie głosu. Proszę Państwa, 2020 rok to już jest dawno za nami. I chciałbym za pośrednictwem Państwa, żebyście Państwo spytali radnych, przewodniczących tych klubów, nad czym tak naprawdę głosowali. Bo czytając tego scenogramu, ewidentnie jest napisane, mówię, rozdamy to Państwu, żebyście mogli Państwo to się z tym zapoznać. 2020 rok. Przecież to... Żywe argumenty, nie docierały do radnych Zjednoczonej Prawicy? Pani skarbnik bardzo dosadnie, dokładnie wskazywała, że to jest niezgodne z prawem. Mówiła o różnych argumentach, ale nawet w przerwie, która była zgłoszona przez obsługę, bo coś tam było z komputerami, zwróciłem się do pana przewodniczącego Zjednoczonej Prawicy Dariusza Litwiniuka, żartując sobie, chociaż do żartów tutaj nie ma, żeby zrobić reasumpcję głosowania. Oczywiście uśmiech od ucha do ucha. Absolutnie to nie wchodzi w grę. Wiemy, co robimy, ale no, przecież wiesz, że to nie jesteśmy, miasto nie jest w stanie w ciągu 3 miesięcy wykonać, skonsumować tych 2 milionów. Nie damy radę. Na pewno damy radę. No, szanowni Państwo, no, jeśli dają radę w taki sposób, że rondo, które miało powstać jadąc do Janowa, raptem się nie powstaje, czyli są jakieś przełożenia, bo coś wypadło, no tutaj można byłoby polemizować. A szanowni Państwo, jeśli
mówią o budżecie, bo suma sumaru doszła do tego, że te 2 miliony chcą rozbić na 1 000 000 zł na chodniki, a 1 000 000 zł na budowę chodników. Dróg i chodników, po równo. I to też była taka propozycja, jak to podzielić i tak ni stąd, ni zwąd, pół na pół. Czemu takie proporcje? Nie wiem, zostało to, mówię, nieprzygotowane i tak to zostało zrobione. A ja chciałbym tylko powiedzieć, że podając konkretne dane, fakty, że chodniki, budowa chodników w 2017 roku to było 2 km dróg zrobionych, natomiast w 2018 roku 4 km dróg, w 2019 roku prawie 7 km dróg, w 2020 4,3 300 metrów chodników. Nie możemy mówić, że tutaj się nic nie dzieje pod tym kątem. To się wszystko buduje. Są przekraczane z poprzednich lat, z roku na rok jest coraz większy progres. I zarzucanie dla urzędników miasta, że tutaj się nic nie dzieje, że się nie robi, że nie budujemy, to wszystko się dzieje, wszystko budujemy. A taka prośba do radnych Zjednoczonej Prawicy, bo samorząd w wielu dziedzinach, można powiedzieć, wyręcza państwo, dokładając się do samochodów policyjnych, do straży pożarnej, do kupowania respiratorów dla szpitala czy środków osobistej higieny. Czemu Zjednoczona Prawica, Radni Zjednoczonej Prawicy nie lobbują o przyznaniu, bo Biała Podlaska nie dostała, na ulicę Sidorską, na ulicę Podmiejską z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ani złotówki, proszę państwa. Mało tego. Ścieżka pieszo-rowerowa w Dolinie Krzny, dojazd do tunelu z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 0 zł. A tutaj są zarzuty tego typu. My jako radni nie głosowaliśmy za tymi poprawkami, to jest niezgodne z prawem i takie stanowisko jest naszego klubu. Ja myślę, że należy dodać jeszcze, że to, co zostało przegłosowane, będzie miało, może mieć konsekwencje wymierne dla mieszkańców, ponieważ może to zupełnie zablokować lub opóźnić realizację niektórych inwestycji, które są w trakcie. Niezgodne z prawem. Uważamy, to jest niezgodne z prawem. Regionalna Izba Obrachunkowa. Tak, oczywiście, tak. Może SOF, no tylko może SOF. Podobnie będzie to, ta uchwała zakwestionowana przez służby wojewody i przez RIO. Uchwała prawdopodobnie wróci do poprawki na forum Rady Miasta i szereg zmian w budżecie na rok 2021, które przy okazji tej uchwały były przegłosowane, czyli zmiana źródeł finansowania wielu innych inwestycji, które teraz trwają w mieście, bądź dosypywanie tam, gdzie tych pieniędzy brakuje. Przez to, że ta uchwała będzie zakwestionowana przez służby wojewody, opóźni się o co najmniej miesiąc. Smutne jest to w tym wszystkim, że jest czas na dokonanie tych poprawek, bo jest na to czas, proszę państwa. Mamy spotkanie komisji, po to się spotykamy i wielokrotnie podkreślaliśmy już na sesjach, że jeżeli jest kilka czy kilkanaście osób, w zależności od tego, o której komisji mówimy, i nam towarzyszy kilkunastu albo nawet ponad 20 urzędników odpowiedzialnych za pewne rzeczy, wtedy powinniśmy zadawać te pytania, bo wtedy jest czas na to, żeby jeszcze można było dokonać tej korekty. Że nawet jeśli jest taka sytuacja, że nie znał urzędnik odpowiedzi albo nie ma gotowych danych, to zawsze powtarzamy, że powtarzają, jeśli się zdarza, rzadko bardzo taka sytuacja, odpowiemy państwu na sesji albo przed sesją jeszcze damy informację. A budżet miasta jest naprawdę zbyt ważnym tematem, żeby robić z tego jakieś takie wydarzenie na sesji, a nie rozmawiać o tym w czasie komisji. Czy to jest komisja budżetowa, bo wtedy ze strony, ja nie słyszałam, żeby którykolwiek z przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy zadał jakiekolwiek pytanie.
A jestem członkiem tej. Zjednoczoną prawicą, z miarą samorządową, ogólnie z rozmowami z radnymi, prezydentem miasta. Co ze słynnym planem budowy dróg w Białej Podlaskiej? Przecież jest opracowana biała księga budowy dróg, na którą chyba wszyscy się zgodzili, a w tym momencie widzę, że tak naprawdę chodzi o populizm i o to, że jeśli jest to możliwość, to rozwalajmy budżet i budujmy więcej. Dokładnie, przecież powstała jeszcze dodatkowa komisja pod kątem budowy chodników w naszym mieście i tam wszystko jest zaplanowane, ale tutaj padają sygnały, że jest za mało. Za mało, róbmy więcej, tylko no nie da się skonsumować, to są projekty, to są wykonawcy, podwykonawcy, czasami się zarzuca, że nic się w danym momencie nie dzieje, ale miasto się wywiązało, podpisało umowę z wykonawcą i to od wykonawcy teraz zależy, ma harmonogram, ma konkretne etapy realizacji swojego projektu, jeśli będą jakieś opóźnienia wynikające z umowy, to miasto nakłada na tego wykonawcę kary i tutaj miasto no nie jest, że tak powiem, do końca odpowiedzialne już, nie ma wpływu na wykonawcę, on ma harmonogram, do którego ma się stosować, a miasto ewentualnie wyciąga konsekwencje, jeśli są jakieś opóźnienia. A tak, jest mamy komisję, która zajmuje się drogami, mamy komisję, która zajmuje się chodnikami, jest wszystko ładnie rozplanowane, tutaj nie ma problemów, ale jak widać, czysty populizm. A poza tym pozycje z tej tak zwanej białej księgi są ciągle i aktualnie w realizacji. Ulica na Skarpie trwa projektowanie, jest podpisana umowa na realizację, tylko firma, która to realizuje, ma jakiś problem z projektantem i to się przedłuża. Ulica Kleberga również jest realizowana, też jakieś problemy tam powstały. Ulica Damrosza jest w trakcie budowy. Ulica Madler, która była w planie na rok przyszły, jest realizowana wcześniej, czyli w tym roku, dodatkowo jeszcze tam przy współudziale miejscowego dewelopera jest realizowana ulica Barbasiewicza, Łuczyńskiej i Bównika, czyli to się dzieje. Na Kościelnej jest tylko remont, nakładka, także to nie jest budowa dróg. A cała ta szopka na sesji Rady Miasta nastawiona jest na uzyskanie jednego bardzo wyraźnego efektu. W maju w przyszłym roku panowie z klubu Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej wstaną i powiedzą: prezydent nie zrealizował budżetu, więc mamy pretekst do tego, żeby nie udzielić mu po raz kolejny absolutorium. I taki będzie finał. A przypomnijmy, że jeśli chodzi o absolutorium, to są wyniki finansowe tutaj, a finansowe wszystko jest okej. Natomiast były zarzuty, bo właśnie nie robimy tu, ale to nie ma się jak do absolutorium. Odnoszę tutaj jeszcze zupełnie kolegę, chodniki Jana Sobieskiego, łącznik między ulicą Terebelską a Pilwonami, przecież się realizuje, jest budowany. Za chwilkę będzie koniec, oddany. Także tutaj no, bicie piany, medialne wystąpienie. Sztandarowa ulica Podmiejska, o której się tak wiele mówi. Śledzę temat na bieżąco, bo prawie codziennie jestem tam. Nawet wrzucam na Facebook, ponieważ wiem, że jest to duże zainteresowanie tą ulicą. Nie mówię o Janowskiej, bo ta jest ogromną inwestycją. Są bardzo duże utrudnienia. W nocy zostały położone żółte pasy ze względu na to, że ona ma być poszerzona. Oczywiście zakłóca to, proszę Państwa, komunikację, zwłaszcza między godziną 7.30 a 8 rano. Są korki, one są naprawdę duże, ale jak ktoś kiedyś powiedział, żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej. Pamiętajmy jednak, że to jest bardzo dobre, właśnie też i między innymi troszkę się opóźniła ta inwestycja na Janowskiej, mówię o ścieżce, mówię o chodniku, dlatego, żeby wymagało to przeprojektowania, a musimy pamiętać o jednym. Jeżeli, takie są zapowiedzi, będzie autostrada A2, to węzeł jest w Ciciborze, więc Janowska będzie głównym dojazdem do węzła na autostradzie. Dlatego to wyjście naprzeciw, czy tak perspektywiczne myślenie o tym, żeby ta droga, bo przecież jest to droga Chełm-Białystok, żeby była taką drogą bardzo przelotową, czy sprzyjającą tej komunikacji, bo ten ciężki sprzęt będzie jechał właśnie tędy i duży ruch samochodowy.
Teraz jeszcze coś miłego, za nami trzeci festiwal imienia Bogusława Kaczyńskiego. 9 dni fantastycznych występów, fantastycznych gości, bardzo mnóstwo mieszkańców na widowni, piękne spektakle. Chcieliśmy w tym miejscu podziękować dla pana prezydenta, dla Bielskiego Centrum Kultury za przygotowanie tak fantastycznego festiwalu, który, tak jak powiedziałem, zgromadził mieszkańców naszego miasta, ale też gości spoza naszego miasta. Festiwal odbył się dużym echem w mediach ogólnopolskich. Był transmitowany w telewizji. Tak, podobnie jak chyba Podlasie Lublin. Jazz Festival wcześniej. Tak? Fantastyczna, kulturalna, kulturalne widowisko przygotowane dla naszych mieszkańców. I szanowni państwo, to było, że tak powiem, na bieżąco, natomiast chcielibyśmy państwa poinformować, że jako radni Koalicji Obywatelskiej przygotowaliśmy projekt uchwały na następną sesję Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały nr 7/79/19 Rady Miasta Białopolska z dnia 18 czerwca. Chodzi o samorządową kartę praw rodzin. Temat bardzo głośny, dyskryminacja, brak tolerancji skutkuje tym, że takie karty zostają wycofywane z samorządów. Tym bardziej, że jak państwo wiecie, wiceminister z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się do samorządowców, wystosował, najpierw 15 września ukazał się taki komunikat w tej sprawie, żeby przyjrzeć się kartom praw rodziny, żeby i też wystosował pismo do samorządów, żeby też podjęli działania w tej sprawie, ze względu na to, że zagrożone są środki unijne. Jak państwo wiecie, poszukałam sobie informacji na ten temat i chciałam powiedzieć, że tak naprawdę ta karta praw rodziny, która jest naszą, mówi się bialską kartą praw rodziny, ale ona naprawdę nie jest bialska, bo jest to kopia tej karty, czy tych postanowień, bo to trudno też nazwać, że tam jest w punktach są nadane jakieś prawa. Tam są bardzo zawarte rzeczy, które są w ustawach wyższego rzędu. Ja mówię, jestem specjalistką, można by było powiedzieć, nauczycielem w każdym bądź razie, ale oświata jest mi bliska. Więc tam jest dużo na przykład takich treści, które są w ustawie prawo oświatowe zawarte, czy w innych dokumentach, jak chociażby konstytucja. Więc na stronie Ordo Lourdes znajdowała się ta karta. Wiele samorządów ją po prostu powieliło, bo to jest kopia. Tam nawet słowo nie są w tej karcie zmienione. I w związku z tym te samorządy, a było ich sporo, które skopiowały tę kartę i przyjęły, teraz sukcesywnie uchylają z tego względu, że zagrożone jest pozyskiwanie środków unijnych. I tutaj dbając o nasze miasto, bo oczywiście jesteśmy, jak wszyscy tutaj jesteśmy za rodziną, za jej prawami, za przestrzeganiem tych praw i do tego naprawdę nie jest żadna karta potrzebna. Są ustawy, jest konstytucja, która jest gwarantem zgodnie, przeczytam państwu, bo sobie nawet na dzisiaj przygotowałam, zgodnie z artykułem 32 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z konstytucją każda osoba ma więc prawo do równego traktowania, niezależnie od ewentualnej przynależności do jakiejkolwiek grupy społecznej czy mniejszościowej. Nie ma to znaczenia. Też chciałabym powiedzieć, że w tej karcie też nie ma, i tak wypowiadają się, i sam minister o tym mówił, że wszystkie osoby bez względu na orientację seksualną i niezależnie od miejsca zamieszkania korzystają w Polsce z prawnej ochrony. Mało tego, to chciałam państwu powiedzieć, bo oczywiście przy takich okazjach, przy okazji karty rodziny przywoływana jest Biblia. I przeczytam państwu fragment z listu do Koryntian świętego Pawła.
napisał tak: nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. To skoro tak, to mówimy, jeszcze mówmy o pijakach, mówmy o tych innych, a jest tutaj 10 kategorii wymienionych, więc tak naprawdę nie tylko orientacja seksualna powinna leżeć nam na sercu, tym bardziej, że też odwołam się do Ewangelii, jestem osobą wierzącą. W Ewangelii jest jeden fragment na temat osób, które są niezdolne do małżeństwa. Tak to się tam określa. Jezus nie przekreśla tych osób. Mówi, że dla nich też jest droga. Mogą być bezżenni, ale żyć dla Królestwa. To tyle, jeśli chodzi o tę kartę praw rodziny. Tak jak powiedziałam, wszystkie zapisy, które się znajdują w tej karcie rodziny, niezależnie od tego, że moglibyśmy się nad nią pochylić i wykreślać pewne sformułowania, ale myślę, że tak jak robią to inne samorządy, po prostu chcemy ją w całości uchylić. Być może powrócić do tego, ale zawrzeć naprawdę prawa, a nie ogólniki, które są przekopiowane z aktów wyższego rzędu, bo to jest tylko powielenie. Będziemy tutaj rozmawiać oczywiście z radnymi, którzy zasiadają w Radzie Miasta i szukali poparcia, żeby projekt ten uchwały uchylić, dbając o finanse mieszkańców, o kwoty, które województwo lubelskie może stracić, a niedawno, bodajże wczoraj, też w poniedziałek, sejmik województwa lubelskiego, ale też wiele innych sejmików, Rzeszowski, uchylały te karty i popierały to m.in. też osoby z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, wiceminister w tej chwili wręcz skierował do samorządowców taki apel o to, żeby się temu przyjrzeć, więc my, wychodząc naprzeciw temu, co powiedział pan minister, właśnie się nad tym pochylamy. To znaczy wiemy, tak, wiemy o tak, tym. Tak, mieszkańcy złożyli tam jesteśmy podpisy. Po prostu z nimi zgodni w tym. Jak wiecie państwo, była też na poprzedniej chyba sesji na ten temat albo dyskusja, tak, to się nie udało, bo z różnych innych powodów. Natomiast ponieważ myśmy i wtedy byli, popierali ten pomysł, także w tej chwili po prostu mówimy, że przygotowujemy projekt uchwały w tym względzie, tak żeby też, i to jest przekaz do innych ugrupowań, czy do innych osób, które wypowiadały się na ten temat, że tak, jesteśmy z wami. W tamtej sytuacji w głosowaniu było 11 do 11, bo nie było świętej pamięci radnego Stefana Parafiniuka wtedy na obradach i dlatego zakończyli remis, czyli nie zostało to podjęte. Jesteśmy do państwa dyspozycji. My jesteśmy, proszę panią, ja bym powiedziała tak, jeśli pan przewodniczący pozwoli. Naszym hasłem jest Łączy nas Biała Podlaska. I ja jestem za tym, żebyśmy o wszystkim, ze wszystkimi rozmawiali. Na każdy temat, bo zawsze można się dogadać, ale po prostu trzeba rozmawiać. Tutaj nie może być mowy jakiejś ideologii. Tutaj musimy patrzeć szeroko. Ważna jest rodzina, oczywiście tutaj jak nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Ważne są też to, co się dzieje, że tak powiem, z budżetem mieszkańców. Jeśli mówimy, że ogromne pieniądze, które spływają do nas z Unii Europejskiej, mogą być zagrożone, a to wszystko przekłada się na inwestycje, które rozwija daną społeczność, dane miasto, to też nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. Jeśli to jest temat ogólnopolski i praktycznie cała Polska, każdy samorząd, w większości samorządów ucieka od tego, wycofuje się z tych słów, z tych kart. Dokładnie z takich samych, jak myśmy podjęli. To, szanowni państwo, no nie wyobrażam sobie, żeby Biała Podlaska raptem wyróżniła się od innych samorządów. Proszę panią, ja bym powiedziała tak. Te zapisy, które tam były zawarte, na przykład, powiem znowu przez pryzmat oświaty.
żeby rodzice mieli wpływ na przykład na program wychowawczo-profilaktyczny, bo w tej chwili taki jest. Od wielu lat, jeszcze przed wprowadzeniem karty rodziny, zgodnie z zapisem ustawy Prawo oświatowe, do kompetencji Rady Rodziców należy podejmowanie uchwały w tej sprawie. Tylko Rada Rodziców może podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego. Ma się to dziać w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Taki jest zapis. Ja na sesji wtedy, kiedy była to wprowadzana ta karta, mówiłam, że zapraszałam jako dyrektor szkoły, zapraszałam rodziców do współtworzenia zapisów tej karty. Natomiast no, nie doszło do tego. Niemniej jednak nie może, jeżeli rodzice uznają, że zapisy karty przygotowane przez nauczycieli nie są takie, jakich by oczekiwali i nie podejmą uchwały, to ten program nie jest wcielany w szkole. I to nie potrzeba do tego karty praw rodziny, bo to jest w ustawie, więc akcie dużo wyższym. Jeżeli mówi się o tym, że trzeba przeciwdziałać pewnym rzeczom, że trzeba zgłaszać wtedy, kiedy dziecku się dzieje krzywda, to też są sądy rodzinne, są kuratorzy sądowi i takie rzeczy dyrektorzy szkół i nie tylko szkół zgłaszają. I to nie jest tak, że ktoś chowa pod dywan, czy nie chroni rodziny, bo dobro dziecka, myślę, że dla nas wszystkich, dla nauczycieli, dla pedagogów, ale dla każdego z nas jest tym celem nadrzędnym. W związku z tym, tak jak powiedziałam, i rodzina, troska o rodzinę i troska o dzieci, to jest sprawa tak oczywista, że do tego specjalnych zapisów nie potrzeba, mi się wydaje.